Witajcie, kochani. Tu wasza babcia Jola. Przychodzę dziś do was po długiej przerwie. Nie mogłam być wcześniej, ale nie będę wam opowiadać o swoich przykrych przeżyciach, ponieważ nie przychodzę tutaj smutować, tylko przychodzę wam poopowiadać, porozmawiać z wami, nacieszyć się waszymi pięknymi komentarzami. Od razu w tym miejscu dziękuję wam za subskrypcję. Osiągnęłam właśnie 1000 upragnionych subskrypcji. Jestem dumna i z was, i z siebie, i dziękuję wam za to bardzo. Proszę was o dalsze subskrybowanie, komentarze, łapkę w górę i waszą przede wszystkim obecność na moich tutkach, ponieważ wiem, że to, co robię, wam się przydaje. Kochani, dzisiaj obiecany już dawno tutorial dotyczący wykonywania kwiatów z materiału. Wiem, że filmików jest już dużo. W internecie możecie je znaleźć i na YouTubie, i na live'ach. Dziewczyny pokazują już, jak wykonują. Ja chcę zrobić takie wprowadzenie, które na początek, kiedy wykonywałam kwiaty z materiału, sprawiały mi dosyć dużo problemu i dlatego chcę rozwiać wszystkie wasze wątpliwości i powiedzieć wam o najważniejszych rzeczach. Przede wszystkim dzisiaj powiem wam, jak utwardzam materiał, jakich narzędzi będziemy potrzebować do wykonywania kwiatów z materiału, jakie przydadzą, bardzo stylistyczne zdanie, jakie przydadzą, żeby kwiatek wyglądał interesująco. Powiem wam, że materiał wcale nie jest takim wdzięcznym materiałem do wykonywania kwiatów. Ja osobiście bardziej lubię robić i z foamiranu, i z papieru kwiaty. Jakoś łatwiej mi z nich wyłuskać urodę. Natomiast kwiatki z materiału wymagają troszeczkę więcej naszego nakładu pracy, żeby były takie, jakie my chcemy osiągnąć. Więc kochani, nie będę już przedłużała. Tutaj widzicie wszystkie narzędzia, które właśnie są nam, będą nam potrzebne. Szybciutko o nich. To jest nagrzewnica do wykonywania kwiatów. I one, ja mam tutaj dwie, ponieważ potrzebuję do zmiany końcówek w czasie wykonywania kwiatów, a ponieważ są gorące, więc trudno jest czekać. No pewnie, że śrubokrętem tu sobie radziłam, dopóki nie miałam dwóch. Odkręcałam to śrubokrętem, żeby rękoma nie dotykać i końcówki zmieniałam, ale prościej było mi kupić drugą. Wszystkie linki moich zakupów będę wam umieszczę wam oczywiście pod filmem, żebyście nie musiały chodzić po internecie i szukać. Czyli powiem wam, gdzie kupuję materiał, powiem wam, gdzie kupiłam nagrzewnicę, gdzie można jeszcze kupić nagrzewnicę w tej chwili o wiele tańszą niż ta moja. Ja mojej nie kupiłam, bo dostałam od dzieci, bo nie, no, niechętnie wydałabym ponad 400 zł, bo tyle mnie kosztował zestaw. Takie zestawy sprzedaje Lina. Znacie dziewczynę, bo robi też dużo filmów i ma sklep, na pewno ją znacie, ale tak czy siak podlinkuję wam również zakup ten u niej, ponieważ ona ma bardzo dużo końcówek. Ja w swoim zestawie miałam końcówek aż 15 i nie wiem, czy kiedykolwiek wszystkie wykorzystam, bo na razie jeszcze dokładnie nie sprawdzałam, która jest do czego, bo na razie robię, jak widzicie, kwiatki dosyć proste. O takie kwiatuszki robiłam. Także moi drodzy, wszystko wam będę mówiła może w trakcie też filmu. Dzisiaj chcę wam pokazać, jak ja usztywniam materiał, gdzie kupuję materiał, to wam link oczywiście załączę. I co, o czym trzeba pamiętać, kiedy wykonujemy te czynności. Teraz sobie to odłożę. Pamiętajcie, żeby sobie zabezpieczyć miejsce, gdzie będziecie to robić. No najlepiej w pralni, prawda? No ja, ponieważ chcę wam pokazać, więc sobie zabezpieczyłam, ponieważ klej zostawia plamy na macie. I moi drodzy, mam tutaj miseczkę i powiem wam o proporcjach. Zanim to jednak zrobię, to powiem wam, czym ja utwardzam materiał. Materiał utwardzam klejem Wicol. Kupuję go w dużych
litrowych puszkach, kilogramowych wiadereczkach, bo taniej wychodzi. I do tego jeszcze jest nam potrzebna woda i słuchajcie, kochani, miarka. Ich potrzebna nam jest jeszcze miarka, którą będziemy odmierzać proporcje. Ja oczywiście do większej ilości odmierzam szklanką, ale dzisiaj nie chcę tu przy Was usztywniać nie wiadomo jakich stosów materiałów, no bo po co? Chcę tylko Wam pokazać, jak to robię. I moi drodzy, no, już Wam będę wszystko mówiła. O czym musicie jeszcze pamiętać? Czyli tak, miarka, którą będziecie odmierzać równe proporcje i materiał, który tutaj ja Wam właśnie pokazuję, to jest bawełna. I słuchajcie, musicie pamiętać, że nie możecie moczyć olbrzymich kawałków, tylko drzeć je na mniejsze. Dlatego, że raz, że jest trudniej później rozwiesić, trudniej jest troszkę rozprostować ten materiał. I przy wieszaniu musicie pamiętać, że musicie powiesić spinaczami na sznurku za końcóweczki, nie podwijać w ten sposób, dlatego że jeżeli podwiniecie materiał, to on się sklei i już ten kawałeczek jest spisany na straty, ten, który tutaj złączycie. Musicie złapać w ten sposób, prościutko, i chwycić tu tylko spinaczem do sznurka. Teraz co do sznurka, ja powiesiłam w pralni swojej i na sznurkach, i wyobraźcie sobie, no ściągnęłam, zadowolona, materiał się pięknie usztywnił, a później powiesiłam akurat czarne pranie. I każda rzecz czarna była na zgięciu ubrudzona klejem. Dlatego, że nie pomyślałam, że ten klej został na sznurkach. Więc musicie mieć oddzielne miejsce do wieszania tych materiałów usztywnianych klejem, żeby sobie nie zniszczyć odzieży. To na to zwracam Wam uwagę. I tak jak mówię, mniejsze kawałki, żeby je było później prościej prasować, prościej przechowywać. Także ja mam taki kawałek, gdzieś tutaj będzie z 25 na 40. Takie kawałki sobie drę. Przysyłane są te materiały w wielkościach pół metra na całą szerokość materiału, czyli chyba, ja wiem, z 1,50 m, 1,60 m, bo tak bawełna jest sprzedawana w takich kawałkach, nie? No i słuchajcie teraz, no i mamy tutaj, mówię szybko, zdaję sobie sprawę z tego, że mówię szybko, ale dlatego, że ten tutorial musiałby trwać bardzo długo, a jak wiecie, staram się, ale mi nigdy to nie wychodzi. Staram się jakby, o widzicie, jakby robić krótkie tutoriale, ale jeszcze mi nie wyszedł żaden krótki tutorial, więc wybaczcie mi to szybkie gadanie dzisiaj. I słuchajcie, ja sobie dzisiaj wezmę dosłownie pół literatki i słuchajcie, biorę pół literatki kleju. O, wzięłam sobie pół literatki kleju, wlewam, dokładnie sobie wylewam. Tak, tu mam taki pędzelek, to sobie wyciągnę, żeby ten klej, żebym później dobrze wodę zmierzyła, bo to jest dosyć istotne. I powiem Wam, że różne dziewczyny proponują różne proporcje. Ja Wam mówię zawsze to, co ja sobie wypróbowałam i co mi się sprawdza, tak? Możecie oczywiście posłuchać tych filmów, tam Gosia Janocha piękny film zrobiła dotyczący właśnie utwardzania, ona próbowała żelatyną, no różnymi środkami, bo ja Wam powiem, że też mam jeszcze jeden środek do usztywniania, zaraz Wam pokażę. To jest taki gotowiec kupiony u Ewy Lisowskiej, ona ma to w sklepie, z tym, że to, kochani, kosztowało 50 zł. A za 50 zł to możemy zrobić dużo, dużo, dużo więcej z kleju Wicol. Ten środek bardzo, bardzo usztywnia materiał. Ciężko jest go później rozprasować. I według mnie nie potrzeba aż tak sztywnego materiału do wykonywania kwiatów. Więc ja raz kupiłam, spróbowałam. Dosyć go dużo wychodzi, więc na niewiele wystarcza. Więc sobie po prostu robię tańszym kosztem, jak ja to Wam zawsze mówię. Tańszym kosztem. I teraz dałam
pół literatki kleju, to teraz daję dwie części wody, czyli literatkę. Literatkę wody. Tak, wlewam. O. Tak. I już to muszę sobie odłożyć gdzieś, żeby mi się nie upiprało nic. A wiecie co, jeszcze tak dodam łyżeczkę tego kleju. O tak, tak, troszeczkę tym pędzelkiem. Tak. I teraz zamknę sobie, żeby mi się tu nieszczęście nie stało. Wikol sobie zamykam. Tak. Klej wikol sobie odkładam. Teraz sobie wymieszam dokładnie. Klej z wodą. Czyli posłuchajcie, jeżeli chcecie usztywnić większą ilość materiału, to bierzecie sobie, ja sobie tak ostatnio wzięłam, szklankę kleju, szklankę i trochę, tak wiecie, jeszcze, no, żeby Polska nie zginęła, szczyptę soli, a ja daję jeszcze szczyptę kleju i daję szczyptę kleju i czyli tak, o, według mnie powinniście sobie robić, jak chcecie usztywnić więcej. Szklanka kleju, dwie szklanki wody i jeszcze ciut kleju. Tak jak mówię, szczypta jeszcze. Żebyście byli pewni, że Wam się to dobrze usztywni. Dobra, i tu będę musiała kłaść sobie na folii ten materiał, bo nie chcę Was tutaj zostawiać i wieszać. To sobie wypiorę, wymoczę. Pokażę Wam, jak to wszystko robię. Dobra, tu sobie odłożę i teraz wiecie co, dzisiaj sobie założę rękawice, bo bym musiała długo domywać ręce, bo ja nie lubię robić nic w rękawicach, ale dzisiaj sobie wezmę i już Wam pokazuję. I macie już proporcje kleju zrobione, czyli po prostu, zobaczcie, nie marzę tego pędzlem, nie smaruję pędzlem, nie bawię się, bo tak też dziewczyny robią, każdy robi jak mu się podoba, po prostu dokładnie moczę materiał, o tak, i go bardzo dokładnie wykręcam. O, widzicie, jak mocno wykręciłam? I teraz go rozprostowuję. Dobra, to odstawię na chwileczkę. Rozprostowuję go. Tak. Żeby nie był taki pomięty, bo wiecie, później się ciężko prasuje. I pamiętajcie o tym przypinaniu, nie zaginamy materiału, tylko go wieszamy za rożki. Za rożki i na sznurku specjalnie do tego przystosowanym, żebyście nie zniszczyli odzieży. O, dobra, no i widzicie, mam jeden kawałeczek. Wezmę sobie drugi, bo kleju mi zostało, a przecież nie zmarnujemy tego, prawda? No, po prostu, jakbym robiła pranie. Wgniatam w niego tę ciecz i sobie usztywniam. I znowu. I widzicie, to jest szybciutki proces. No, ale słuchajcie, no, papieru i foamiranu nie musicie prać. Tylko bierzecie, wycinacie kwiatki i już, tak? O, tak. Jak tu gdzieś widzicie, że gdzieś jest jeszcze coś, to porozcierajcie troszkę. No, tak się troszeczkę musicie przyłożyć do tego. Jeszcze sobie ufarbuję, bo widzę, że jeszcze mam. O, widzicie, i ta bawełna jest w różnych kolorach. Ja Wam właśnie puszczę link, to będziecie sobie tam mogli pooglądać. Chociaż wiecie co, z perspektywy czasu, to sobie myślę, że tak podstawowe kolory, bo mają bardzo ładną na przykład zieleń oliwkową na listki. To jak najbardziej bym Wam polecała. No i niebieski jest bardzo ładny do projektów chłopięcych. Niebieski jest bardzo ładny. Zaraz Wam pokażę kolorki. Różyk mam też ładny. Czerwień na maki jest piękna. Także można kupować. A tak to biały materiał, bo z niego zrobicie wszystko, tak? Wystarczy tylko tusz. I potuszować i wiecie, i macie gotowe, tak? No, no i sobie teraz to na razie tu położę. Jak sobie to pomoczę, to kochani, zaraz pójdę, przerwę na chwileczkę filmik. Muszę to rozwiesić, bo by mi się zmarnował materiał. I tak za dużo przy Was rozrobiłam. I teraz musicie wytrzymać ze mną.
No, to co jeszcze Wam powiem? Zaraz Wam pokażę różne końcówki do tej nagrzewnicy. Pokażę Wam, że wcale nie musicie na początek mieć nagrzewnicy, bo może Wam się to wykonywanie kwiatów nie spodoba. Warto jest wcześniej spróbować zrobić kilka kwiatków, ale nie kupując nagrzewnicy, mając tylko, kochani, materiał wykrojnik, bo nie wyobrażam sobie, że będziecie to robili ręcznie, nie? O, widzicie, to są takie płachty materiału, ale ja sobie po prostu przecinam, rozrywam i farbuję, nie farbuję, tylko usztywniam mniejsze kawałki. O, jeden kawałek. O, i to jest naprawdę żaden problem. I tak jak mówię Wam, ja żelatyną nie usztywniałam. Wiem, że Halinka Jadczak żelatyną utwardzała. Nie wiem, czy to jeszcze robi dalej, ale dawała radę i mówiła, że całkiem fajnie się usztywnia. Ja nie próbowałam żelatyną. Poszłam po najmniejsze linii oporu, czyli po prostu kupiłam klej. Kupiłam klej, kochani, i woda, klej i woda i tyle składników. O, widzicie? I teraz muszę to dokładnie pognieść, żeby mi wszędzie ten klej wszedł. O, tak. Za chwileczkę sobie przerwę filmik. Pójdę sobie to rozwiesić. Sprzątnę tu i już Wam będę wszystko mówiła dalej. Myślę, że już jest dobrze. Tylko sobie teraz troszkę rozprostuję. Rozprostujcie sobie troszkę. O. I już. Jak uznacie, że... Bo wiecie co? Jeszcze zauważyłam na przykład, że różne kolory materiałów różnie się usztywniają. Najlepiej usztywnia się biały. Czyli barwnik jakby w materiałach coś tam... wchodzi w jakąś chyba reakcję, czy co. Się nie znam na chemii, bo na chemii to w ogóle nie lubiłam w szkole. To nawet się nie zagłębiam w takie rzeczy. Tak jak mówię, że najlepiej mi się usztywnia biały, a troszkę mniej usztywniają się te różne kolorki. Widzicie, tu wszystko zostało wykorzystane, więc można powiedzieć, że marnotrawstwa tu nie było. No i teraz ja sobie ściągnę rękawiczki i sobie wyłączę. Jestem z powrotem. Pranie powieszone, miski pomyte, pędzle pomyte. Pamiętajcie, żeby to robić od razu, ponieważ ten klej bardzo zasycha i później ciężko jest go zmyć z wszystkiego. I z pędzla, i z miski, i z rąk bardzo ciężko jest. Także róbcie to od razu. I teraz ja sobie klapnę i troszeczkę niestety dzisiaj teorii też, no żebyście wiedzieli co i jak, z czym się je. Więc tak jak powiedziałam, mam nagrzewnicę od liny i one mają założone tutaj, o widzicie, takie zmniejszają jakby napięcie, pozwalają regulować temperaturę. Ale to są takie wyłączniki, które pozwalają rozjaśniać i przyciemniać światło. Jakoś to się tam nazywa, nie wiem jak, fachowo. I powiem Wam, że to się niekoniecznie fajnie sprawdza. Ale wiem, że teraz pani Sawicka na Kwiatkomanii, na stronie Kwiatkomania, którą też Wam podlinkuję, sprzedaje nagrzewnice inne, regulowane, stopniowo. Jedynka jest i dwójka. I wszystkie dziewczyny, które widziałam, używają tamtych nagrzewnic, używające tamtych nagrzewnic, robią kwiatki na pierwszym poziomie, czyli na jedynce. A tutaj mówię, strasznie trzeba się namordować, żeby to uregulować, bo tutaj nie ma żadnego stopniowania, jest po prostu tylko taki, no jak widzicie, obrotomierz. I tym trzeba sobie kombinować i znaleźć najlepszą temperaturę. No to jest taka prowizorka zrobiona, ale i tak dobrze, że pani Lina na to wpadła, bo mam też taką, która jest zupełnie bez niczego, to ona się nie nadaje, ponieważ pali materiał za każdym razem. Trzeba by było włączać, wyłączać, włączać, włączać i wcale nie wiesz, kiedy jest dobrze nagrzewnica nagrzana, bo po prostu, wiecie, w pewnych momentach jest już za zimna,
a w tych momentach za gorących po prostu pali materiał. Jak wiecie, do tych nagrzewnic są miedziane, mosiężne, nie wiem jak to jest z tym, końcówki. I to jest właśnie rzecz, która powoduje, że te nagrzewnice są drogie. Nie sama nagrzewnica, czyli ta lokówka, czy jak tam nazywają jeszcze lutownica, tylko drogie są niestety końcówki. No i teraz, jak ma na imię, Sawicka Marta, czy Magdalena Sawicka? Chyba Magdalena Sawicka, tak, Magdalena. I wiecie co, i ona, oni to robią sami, nie sprowadzają, tylko robią sami i ceny są fajne, bo możecie kupić sobie na początek kilka końcówek i nie kupujcie, broń Boże, wszystkich od razu, bo tak jak mówię, nie wiecie, czy będziecie robić kwiatki z materiału. Przydałoby się tak, do dużych kwiatów, typu, już Wam pokażę jakiego, bo tutaj wycięłam, do tego typu kwiatów przydałaby się kulka większa. Pani Magda mówiła, że będą robić 12 mm. I myślę, że ta ma, no właśnie, ta ma 12 mm. Tak przyłożyłam do tablicy, to wygląda na 12 mm. Na pewno przyda Wam się na 8 mm do kwiatów mniejszych. No na przykład do takich, co nie? Żeby można było w różny sposób modelować te kwiaty, tak? Na pewno Wam się przydały ze dwie, nawet trzy kulki, bo kulkami będziecie robić najwięcej. Tu jest jeszcze taka malutka, i tu mam jeszcze taką pośrednią, 5 czy 6 mm ma, ta, którą tutaj widzicie. I dobrze, nagrywa się. I na pewno przyda Wam się, jeżeli będziecie robić kwiatki, to przyda Wam się jeszcze końcówka taka, zobaczcie, taki zakrzywiony bolec. I to jest do wykonywania róż. Tym, ale to będziemy robić w późniejszym czasie, ja Wam to wszystko na tych narzędziach pokażę, tylko nie wszystko naraz, bo tak jak mówię, nie da się tego ogarnąć w jednym tutorialu. I przydałaby Wam się coś takiego, to jest taka łapka, oni Rosjanka to nazywała kocia łapka. I to ma takie wgłębienia, które pozwoli Wam robić na kwiatku żyłki, tak? Pozwoli Wam robić na kwiatku żyłki. I myślę, bo tak się tutaj jeszcze przyglądam, to jest jeszcze tak zwany ołówek, to nie wiem do czego służy, tu jest jeszcze taka płaska stopka też, no ale jak macie tą do róży i tą, no to powiedzcie sami, to można zrobić tym, a nie trzeba mieć dwóch takich samych, nie? I tu mam jeszcze szerszą taką łapkę, ona ma tylko dwa wgłębienia, jedno wgłębienie, a tutaj są jeden, dwa wgłębienia, czyli tak jakby trzy, robi nam dwa rowki, ale trzy te uwypuklenia, tak? No, ale myślę, że jak sobie kupicie trzy do róż i różnych rozmiarów kulki, Magda Sawicka, ona sprzedaje całe kulki, nie takie grzybki, tylko całe kulki i na pewno to jest lepsze rozwiązanie. W każdym razie, tak jak ja Wam powiedziałam, bardzo fajna cena jest teraz tego. Bardzo fajna cena, bo tak jak mówię, ja dałam, no dzieci moje dały, nie ja, ale kosztowało nas to dwa razy tyle, co można u Magdy kupić i robić sobie kwiaty. No i teraz tak, słuchajcie, materiał, mówiłam, bawełna. Sprzedawana jest w różnych, najróżniejszych kolorach i pokażę Wam, że czerwony jest bardzo ładny, o widzicie, i do maków będzie idealny. O tutaj to Wy widzicie taki malinowy, a to jest taka naprawdę soczysta czerwień, bo ja widzę, co Wy tutaj na telefonie widzę, co Wy tam możecie widzieć. Zieleń jest piękna, zobaczcie, taka oliwka. Na liście, bardzo ładnie liście wyglądają z tego. No i oczywiście, słuchajcie, biały i... Tak jak mówię, sprzedawany jest po pół metra i coś w granicach 7 zł. Za jeden kawałek trzeba zapłacić, także to nie jest takie bardzo tanie też, nie? Ale nic nie ma tanio. A tu już mam, kochani, pousztywniane i to jest właśnie tymi proporcjami, które Wam pokazałam. I zobaczcie, że ten materiał dla mnie jest wystarczająco sztywny. O,
Widzicie? I pięknie się wycina wykrojnikami, nic nie trzeba poprawiać, dają radę, bo podejrzewam, że jednak ręcznie tych kwiatów wycinać nie będziecie, bo materiał, musielibyście, nie wiem jakie mieć nożyczki, bo materiał będzie Wam się po prostu strzępił, nie jesteście w stanie wyciąć tak w materiale. Co innego w foamiranie, bo foamiran jest łatwy do wycięcia, podobnie jak papier, tak? No i moi drodzy, co Wam jeszcze będzie potrzebne? Potrzebna będzie jakaś gąbka. I tą gąbkę też kupiłam u Liny. To nie jest specjalistyczna gąbka, chociaż no, niby do robienia kwiatów. Ale widziałam wcześniej, że rosyjskie dziewczyny używały troszkę innych, takie były twardsze, ale to zdaje egzamin i musicie przykrywać to jakimś płótnem, no bawełną oczywiście, bo inne Wam się spali. Ale powiem Wam, że ja bardzo lubię wygniatać na tej płytce, tylko że ona niestety jakby robi się taka śliska później, jakby się troszkę topiła, ale wygodnie się na tym wygniata. No i co jeszcze Wam muszę powiedzieć? Czyli mamy usztywnianie, mamy narzędzia, mamy nagrzewnicę i tak jak mówię, proponuję Wam tą ze stopniowaniem, bo podejrzewam, że będzie lepsza. Zamówiłam też sobie u Magdy Sawickiej, czekam już na dostawę. Dziewczyny się zapisują na tej grupie Kwiatkomania, Kwiatkomania na zakupy u niej. Fajna opcja, powiem Wam. Bardzo fajna opcja, można sobie kupić i cieszyć, jeśli Wam się to oczywiście spodoba. Bo tak jak mówię, ja na końcu kwiaty z materiału wybieram, bo najbardziej lubię robić z papieru, później z foamiranu. Bo foamiran mi się targa, bo ja jestem taka, wiecie, już nie bardzo precyzyjnie to wszystko robię, a na końcu z materiału. No, zajawiłam się tym też, no bo wszyscy robią to, dlaczego babcia Jola nie? I teraz posłuchajcie, no więc oczywiście jak do wszystkich kwiatów i z materiału i z papieru będziecie potrzebowali do kolorowania coś. No i oczywiście jakieś ładne środki, bo tak jak Wam mówię zawsze, środek kwiatka to jest cały sukces, nie pół sukcesu, tylko cały sukces, bo oprócz tego, że macie płatki, to jak macie ładny środek, to kwiatek Wam na pewno wyjdzie ładny. Ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że zanim kupicie sobie nagrzewnicę, możecie jakby spróbować, czy w ogóle będziecie chcieli kwiatki z materiału robić. A żeby się o tym przekonać, to właśnie dlatego dzisiaj zrobię z Wami, pokażę Wam oczywiście działanie nagrzewnicy, ale pokażę Wam też, czym możecie na razie nagrzewnicę zastąpić. No i oczywiście najfajniejsze jest żelacho, nie? I teraz posłuchajcie. Jeżeli chcemy zrobić ładny kwiatek, to gdzie ja mam ten drugi płatek? Chyba mi gdzieś zginął. A nie, jest tutaj, dobrze. O, widzicie, mam takie płateczki i teraz zabieramy się za robienie. I powiem tak, będziemy jeden robić przy pomocy nagrzewnicy, a drugi będziemy robić przy pomocy żelazka. I co wystarczy mieć przy żelazku? Ja bym nie ten kwiatek chciała teraz zrobić, tylko ten, bo chodzi mi o kulkę. I teraz zobaczcie, jeżeli chcę robić przy pomocy żelazka, to sobie biorę tą matę, bo mi się nie zniszczy, bo nie będę tu jeździć nagrzewnicą. Tylko sobie zobaczę, czy Wy to wszystko widzicie. Dobra, jakoś tak dzisiaj dziwnie to światło tutaj mi świeci. Może tak, o, dobra. Ok, no i słuchajcie, to ja sobie biorę kwiatuszek. Biorę sobie naszą kulkę, nie tą, dużą kuleczkę, dobra. Do dużego kwiatka duża kuleczka. I słuchajcie, co robię. Bo cały piec polega na tym, że trzeba ten materiał rozgrzać i go czymś formować. No to ja sobie, zobaczcie, nie wiem, czy włączyłam żelazko, oczywiście nie włączyłam, no i będzie problem. No to sobie po prostu pierwszego kwiatka wygnieciemy nagrzewnicą. To, że tak, żebyście nie musieli czekać. To biorę sobie teraz gąbkę do nagrzewnicy. Tak. O. I pierwszego kwiatka wygnieciemy nagrzewnicą. Nagrzewnicę mam na szczęście włączoną. Tak, jest cieplutka. Dobra. To biorę sobie
kwiatuszek. Można te kwiatki lekko spryskać, ale wiecie co? Sprawdziłam, że niekoniecznie trzeba, a spryskany kwiatek bardziej się klei do, i do gąbki, i do naszych końcówek. No i sobie po prostu zgrzewam. Tak? Takie najprostsze dzisiaj Wam pokażę sposoby. Nie będę dzisiaj tu nic wymyślać. Tylko po prostu pokażę Wam najprostsze kwiatki, jak wykonać. Tak. Tak. I tak. I mamy kwiatek uformowany. I teraz środek. Nie taką dużą kulką robię, tylko mniejszą. Ale jest... Aha, bo to nie to. No widzicie, nie mam włączonej kulki średniej. No i właśnie to jest problem, bo... Trzeba by mieć 10 nagrzewnic, ale ja sobie to zrobię tą stopeczką, bo chodzi mi o to, żeby tu uformować środek teraz. I jak go nagrzewam, to żeby on mi się bardziej wgniótł, to jak już jest nagrzany, to ja sobie po prostu wgniatam zimną kuleczką. I nie muszę czekać, aż on mi przybierze ten kształt, wiecie? Bo on musi wystygnąć i zobaczcie. I on już jest uformowany, tak? Jeden kwiatuszek mam uformowany. Teraz bym chciała zrobić na żelazku. Tak, żelazko mam nagrzane. Dobra. To sobie biorę teraz tą matę. Biorę sobie dużą kuleczkę. I to samo zrobimy teraz, moi drodzy, przy pomocy żelacha. No to sobie odwracam. Aha, no ale rzeczywiście, oczywiście Jola zapomniała o najważniejszym, bo żeby kwiatek był ładny, to musimy go podrasować. A szkoda mi go nie podrasowywać, bo go wyrzucę. No więc słuchajcie, maluję sobie środeczek. Tak. Możecie brzeszki, co tam chcecie, nie? To ja sobie zaraz zobaczę, czy widzicie. Ja tak jakoś dzisiaj uciekam chyba. Nie, ale widzicie, dobra. Czyli ja sobie tuszuję, a tam sobie gdzieś maźnę. Tak, troszeczkę. O, ze dwa płateczki. I przy tym, co go wygniotłam, też sobie już nie zrobię środeczka, ale sobie chociaż maźnę ze dwa płateczki, nie? Bo powinnam to była zrobić wcześniej, ale nic się nie dzieje. Damy radę. O, dobra. Czyli mamy. Dwa wystarczą, bo wiecie, ja lubię tak symetrycznie kwiatki. Kwiatki niesymetrycznie. Kartki tak, kwiatki nie. I teraz, słuchajcie, i tu mam... stemple środków do kwiatów. Kupiłam to w Zielonych Kotach i mają tam tego multum. I teraz, jak nie będziecie chcieli robić pręcików, takich jak robiliśmy na jak rozmawialiśmy o środkach do kwiatów, to możecie sobie wziąć taki środeczek, zakupić, ale też za chwilę Wam powiem, że niekoniecznie, bo równie dobrze, zaraz zobaczę, tak, musi być ten największy, bo równie dobrze możecie sobie środeczki narysować, ale to w innym kwiatku wypróbujemy. Nie musicie też od razu kupować. Ja mówię, nigdy nie kupujcie nic na hopsiu, bo ja tak kupowałam i teraz jestem zawalona różnymi dziwnymi rzeczami. O, i mam taki środeczek i sobie po prostu odbijam. O, widzicie? I mamy pręciki. O, i zrobiłam je troszeczkę ciemniejszym kolorem niż tuszowałam, tak? No... to jest stąd. O, tak, ale jestem niezgrabna, słuchajcie, musicie mnie znosić taką, trochę Wam współczuję. Dobrze, a tu Wam po, no i zobaczcie, i teraz wygnieciemy ten kwiatek przy pomocy żelazka, gdzie mam tę kuleczkę największą tu, i popatrzcie, przykładam przodem do żelazka, przodem wytuszowanym i wycudowanym. Tu sobie dotykam żelazko. Nagrzewam tylko ten materiał. Ale słabo nagrzałam. Dobrze, jeszcze raz. O, i po prostu wgniatam. I zobaczcie. Zobaczcie. Widzicie to wgniecenie? I kto wie, czy nawet nie jest ciekawsze, bo takie fajnie się pofalowały, fajnie się pofalowały końcówki. No nic, zróbmy dalej. I zaraz złożymy kwiatuszek i będziecie mieli
pierwszy kwiatuszek, udowodnione, że na razie tak szybko nie musicie wcale robić zakupów. O, popatrzcie. Patrzcie, jak on się pięknie wygniata. Wystarczy kuleczka, żelazko i materiał. Na razie nie musicie zaraz uderzać w wielkie zakupy końcówek do nagrzewnicy czy nagrzewnicy. Próbujcie, próbujcie, czy Wam się to spodoba. Po prostu, czy Wam się spodoba wykonywanie kwiatków z materiału. Bo się trzeba troszkę przyłożyć, wiecie? Nie ma tak hop-siup przy kwiatach z materiału. O, idealnie mi się to formuje. Idealnie, powiem Wam. O. I o. Tak. I co teraz robię, żeby ten środeczek był uformowany? Po prostu składam kwiatek. Przykładam do żelazka. Na chwileczkę. Rozkładam i wgniatam. O, zobaczcie. Więc macie przy pomocy nagrzewnicy, to jest ten, i przy pomocy żelazka i kuleczki. Widzicie? I teraz złożyć kwiatek, to zrobimy później, bo teraz Wam chcę pokazać, póki żelazko włączone. Złożyć kwiatek, dać mu ładny środeczek i kwiatek gotowy. Ale zobaczcie, jak ładnie wygniótł się ten kulką i żelazkiem. Dobra, to próbujemy dalej. Mam tutaj takie mapsiunie. To też go sobie troszkę przyfarbuję, żeby był ciekawszy w środku. Tak. Musimy wziąć więcej tuszu. Niech się odznacza ten środek. No i jeszcze z jeden, żeby był z dwóch płateczków. No wiecie, ja robię z większej ilości płatków, no ale tak jak Wam mówię, nie dziś. Nie dziś, bo nie chcę Wam zabierać dużo czasu, chcę Wam tylko pokazać podstawowe dzisiaj wiadomości dotyczące wykonywania kwiatów przy pomocy nagrzewnicy, albo jeszcze lepiej dzisiejszy temat, to jest kwiaty z materiału. Po prostu kwiaty z materiału, bo je robimy przy pomocy różnych narzędzi. I teraz... No to jak już mamy żelazko, to zrobimy przy pomocy żelazka i kulki. Tylko muszę sobie znaleźć małą kuleczkę. Czyli teraz biorę do płatka małą kuleczkę, tak? I zobaczcie. I cyk. I zaraz Wam go pokażę. Mam nadzieję, że widzicie. Ja nagrzewam na żelazku. O, widzicie, idealnie, dobra. I drugi. Tak, tylko pamiętajcie, żeby już tymi ukształtowanymi nie dotykać już żelazka, bo Wam się to rozprostowuje z powrotem, czyli na brzeszku żelazka podgrzewacie. I kolejny. Tak. No takiego sobie wzięłam malucha, żeby teraz ciężko łapać. Nie mam się jak tu za specjalnie Wam popisać dzisiaj. I cyk. I tego muszę jeszcze raz grzać, bo go właśnie rozprostowałam na żelazku. O, dobra, mam. No i mam. I teraz tylko sobie składam. Nagrzewam sobie środeczek. I wgniatam. No to mamy kwiatuszek przy pomocy żelazka. Zobaczcie. On już jest uformowany, prawda? A teraz bierzemy sobie nagrzewnicę. O, biorę sobie, bo mam właśnie kuleczkę, tylko ciekawa jestem. O, wiecie co? Że to nie grzeje w ogóle. Oj, ludzie, muszę coś wyłączyć. Albo nie tak zrobię, wiecie co? Po prostu przełożę, żeby było szybciej, to przełożę. Ale to nie będzie szybciej, dobra, włączę na sekundkę. Łączę na chwilkę, a w tym czasie zrobimy sobie środek do tego pierwszego kwiatuszka. Pokażę Wam. I zobaczcie. No to mamy... No i guzik, bo jeszcze muszę włączyć pistolet. Aha, i chciałam Wam się pochwalić. Zaraz mam imieniny. I dostałam... Na imieniny dostałam Sizixa. Mam pistolet dobry.
Bardzo dużo rozmawiałam na ten temat z Mariolą Czaczyk. Dziękuję jej bardzo, bo żeby nie jej jakby polecenie i wypróbowanie wcześniejsze, po prostu po jej plecach pojechałam. Przepraszam, Mariolcie. Ale dziękuję jej bardzo, bo dzięki niej kupiłam. Jestem bardzo zadowolona. Od razu sobie kupiłam z podstawką. No, no i okej, to włączam pistolet i sobie teraz klej mamy i dobierzemy sobie środek. I teraz popatrzcie, tak jak mówiłam zawsze i będę to wciąż powtarzać, że uroda kwiatka zależy od jego środka. I tutaj sobie wzięłam przykładowe takie, wiecie, to się ryżyki nazywają. O. I sobie wybrałam w tym samym kolorze co kwiatek. O. I za chwileczkę przykleimy. Wsadzimy sobie drugi. I jestem pewna, że ten kwiatek będzie ładny. Tylko tak jak Wam mówię, możecie próbować wcześniej robić to żelazkiem. O. I popatrzcie, jaki będzie ładny kwiatuszek. Widzicie? Za chwileczkę go skleję. Chociaż ja to lubię z trzech części, ale nie chciałam, tak jak mówię Wam dzisiaj, tego robić, żeby nie zabierać za dużo czasu. Dobra, to sobie pokolorujemy środki innych, przybijemy sobie pieczątki. Dobrze, jeszcze mam taki kształt. I mam jeszcze taki kształt kwiatuszka. I to Wam będę pokazywać jeszcze inny sposób robienia. Dobra, czyli... A czemu ten nie ma dziurki? Nie zrobiła się dziureczka, a dziureczki są bardzo ważne w kwiatach i musicie sobie to robić wcześniej z materiału. I ja sobie to robię takimi, widzicie, szczypcami. Kupiłam je gdzieś, ale są też w centrach chińskich, widziałam, że są też. Nie tak, Jolu. Tak, Jolu. O, mam dziureczkę. Ok. Dobra, pokolorujemy szybciutko. No dzisiaj, wiecie, no specjalnie wzięłam tylko jeden kolor kwiatka, żeby, no i tak tutaj wiecie, gdzie nie gdzie przejadę, żeby nie wyciągać tuszy innych, środeczków innych, no bo bym Was tutaj trzymała do Bożego Narodzenia, słuchajcie. Tak, bardzo mi się podoba ten kolor tego tuszu, to jest, słuchajcie, Memento, ale... Resztę musicie sobie chyba przeczytać, bo ja nie umiem tego. W każdym bądź razie, jeżeli mam przeczytać tak, jak piszę, to piszę summerski. Sky. No i po prostu. No i tak. Może odczytacie, bo ja nie umiem tego zupełnie przeczytać. No, ale jest bardzo ładny kolor. Przynajmniej na tym niebieskim bardzo ładnie wygląda. Dobra, może tu jeszcze jakiego płateczka przykolorujemy. Już zaraz wszystko będzie nagrzane. Będziemy sobie robić dalej. Bo chcę Wam pokazać sposoby wykorzystania różnych przedmiotów do wykonywania kwiatków z materiału. Widzicie, że wcale się tu bardzo nie przykładam, prawda? Tak, jeszcze jeden. Zawsze gdzieś tam ciapnę trochę, żeby nie był taki bledziuch. O, tutaj za słabo pokolorowałam ten środek, nie będzie go w ogóle widać. O, dobra. To możemy sobie zamknąć i raz, dwa, trzy sobie... odbijemy środeczki. Aha, chciałam Wam pokazać, że możecie inaczej robić środki. Oczywiście, możecie zrobić to tak. Już Wam pokazuję. Czyli namoczyć w tuszu, odbić. Ten jest trochę za mały do tego środka. O, tak. Tak. Piękne są, no piękne jest z tymi żyłeczkami. Fajnie, że to sprowadzili. Cieszę się z tego bardzo, bo lubię bardzo środeczki w kwiatach. I tu jeszcze... Widzicie, jak to szybko się staram robić? O, i tutaj to by mi się przydało coś mniejszego, to Wam pokażę, co możecie zrobić, bo tutaj by mi się przydały mniejsze środeczki, a nie będę zmieniać teraz pieczątki, czyli pokażę Wam, co robię. O, popatrzcie, po prostu żyłeczki sobie rysuję.
wzięłam zwykły cienkopis, słuchajcie. O. I sobie gdzieś tam coś dorysowuję, tak? Możecie to robić bardziej fikuśnie, jak Wam się podoba, słuchajcie. Ale kwiatek z żyłkami wygląda całkiem inaczej niż kwiatek bez żyłek. Zobaczcie. Pewnie, że to nie jest profesjonalnie zrobione, ale jakieś tam żyłki są. I też nie musicie zaraz lecieć po stemple, bo te stemple kosztuje, jedno takie opakowanie kosztuje 26 zł. No i są różne, bo widzicie na przykład ten bardzo mi się podoba, bo on jest na różne kwiaty. I to byłby numer, kochani, 9042. 9042 i lubię go, bo on ma tak, na czteropłatkowe kwiaty, bo ma raz, dwa, trzy, cztery ramiona, na trzy, widzicie, na trzypłatkowy i na pięciopłatkowy, bo właśnie tym pięciopłatkowym teraz robię, tym dużym, nie? No i ten jest fajny, 9042 i w zielonych kotach widziałam, że są. Dobra, i teraz chciałam Wam pokazać to. To sobie odkładam i chciałam Wam pokazać tego kwiatuszka drugiego, zrobionego przy pomocy nagrzewnicy. No nie, ona jest zepsuta po prostu. Ona jest po prostu, słuchajcie, zepsuta, bo ona jest włączona i nie działa. Albo jeszcze to nie włączyłam. Dobrze, jeszcze zobaczymy. Ale mam już nagrzany pistolet, to możemy sobie skończyć tego kwiatusia. Dobrze, że tak pozaczynałam tysiąc robót, choć tego nie lubię, ale nie musimy tutaj bezczynnie siedzieć. No to sobie, słuchajcie, tylko smaruję klejem. O, tym moim nowym nabytkiem. O, podnoszę sobie do góry. Tak. No, tamten dolny mi przeszkadza. O, podnoszę sobie do góry. Tak. Chwileczkę czekam, żeby mi klej wysechł. Normalka, nie? Tego Wam nie muszę mówić. Nie wiem, po co gadam. Ale taka się już urodziłam, gaduła. Nic na to nie poradzę, słuchajcie. No po prostu, no, praca, jaką wykonywałam, czyli z dziećmi, powodowała, że no bez przerwy trzeba było mówić, tak? No, i zobaczcie. I sobie tylko podniosę do góry. Skleję. Są specjalne kleje do materiału, ale wiecie co, mi się tak nie chce nigdy czekać na to, aż mi coś wyschnie, że ja po prostu lubię używać klej na gorąco. No i teraz sobie tylko utniemy końcówkę i zobaczcie. Jeszcze jakby to był trzeci płatek, to by wcale nie było źle, wiecie? Trzeci płateczek. No ale zobaczcie, ładny jest ten kwiatuszek. No, dobra. Teraz chcę Wam jeszcze pokazać, czym jeszcze możecie robić. To Wam pokazałam kuleczki. Teraz Wam pokażę, mam takie ustrojstwo do robienia tam na ciastach, nie na tortach, jakichś wzorków. I to też możecie wykorzystywać jeszcze wcześniej jednak, czy cały czas czekam na tą kulkę. Zobaczę, czy się... O, nagrzała się, słuchajcie, czyli było źle włączone. No dobrze, dobrze, to cieszę się, bo myślałam, że już jest zepsute. No i teraz słuchajcie, ten kwiatuszek robiliśmy przy pomocy żelazka i kulki takiej, a to robimy przy pomocy tego. I to jest właśnie ta nagrzewnica, która się nie da wyłączyć i ona po prostu mi pali. Nie wiem, czy mi przypali, ale może nie. No teraz mi nie przypala. Nie, już przypala, tak. No ale trudno, chcę Wam pokazać po prostu, że możecie robić przy pomocy nagrzewnicy i przy pomocy kuleczek i żelazka. Tak. I tak. I po prostu tak. Dobra. No i o tyle jest wygodniejsza, że tutaj mamy już tą możliwość zrobienia środka, ale i tak, widzicie jak leci dym? Ale i tak muszę zrobić w ten sposób, bo bardzo długo schnie i nie chce się uformować. A jak włożę zimną kulkę, od razu jest tak, jakbym chciała. No i teraz wiedzicie, no tu też by się przydały co najmniej trzy, ale mamy kwiatuszek wykonany dwoma sposobami. Czyli płateczki przy pomocy żelazka i jak to zrobicie, tylko teraz już nie będę wyjmować kulki, tylko wgniotę sobie tym, o. Jak zrobicie w ten sposób, to macie kwiatuszek bardziej wygnieciony, jak tam sobie życzycie. No i tutaj tylko teraz środeczek
I widzicie, że można dwoma sposobami kwiatuszek wykonać. No i mamy tego kwiatusia. No to tutaj sobie możemy dać tylko jakieś granatowe pręciki. Skoro już robimy na granatowo, no to sobie wezmę na przykład 3 albo 2, bo to jest mały kwiatuszek. I muszę mieć włączony pistolet, a mam włączony, więc szybciutko nagrzeję. Dobra, jest. Ok. Dziureczki mamy tylko małe, ale może się uda. No i szybciutko pręciczki włożymy i kwiatuszek będzie gotowy kolejny. Czyli tak jak pokazałam Wam, przy użyciu i kuleczki z nagrzewnicy, i kuleczek, i kwiatów nagrzewanych przy pomocy wiecie czego, żelazka, tak? No to sobie zrobimy, powiększymy sobie dziureczkę troszeczkę, żeby było prościej, bo ja nie lubię drucików, jak wiecie. Tylko sobie tu troszeczkę dam kleju i do góry. O, i wiecie co? Takie nawet pojedyncze, zapchaj dziurki tak zwane. To ja sobie zrobię takie pojedyncze. Dobra. Czyli jeden kwiatuszek i drugi, tylko sobie zrobię dziureczkę. Ale mam tu dzisiaj bałagan, ale wiecie, to jest tak, jak się chce zrobić wszystko naraz. I jeszcze pręciczki 2. Bardzo ładne są te pręciki, ale niestety mam ich tylko troszeczkę. Trzeba będzie kiedyś sobie zrobić samemu parę pręcików ładnych. Ale to będzie robota, bo one są błyszczące, więc trzeba później lakierem malować, nie? O. Dobra. Ok. I klej. I już będą kwiatusie. Dwie zapchaj dziurki, tak zwane. Przez nas, tak zwane. O, widzicie? I takie dwie zapchaj dziureczki. O. Dobra, to mamy już tego kwiatusia, mamy te kwiatusie. I teraz jeszcze inna metoda. Zobaczę, czy to się... Nagrzało się, dobra. I tutaj mówiłam Wam, to jest jeszcze z innego zakupu, to kiedyś kupiłam przez przypadek na AliExpress, znaczy przez przypadek, no. Chciałam właśnie formować, ale to na zimno nie dawało rady, a wcześniej nie wiedziałam, jak to jest na gorąco, więc po prostu nie używałam. Ale to jest podobne jakby kształtem do tego, czyli ma takie rowki, ząbeczki, tak? I spróbujemy... zrobić jeden kwiatek przy pomocy tego i tamtego i tego plastikowego, tak? Czyli najpierw na gorąco. Tak. Troszkę chyba muszę zwiększyć tą temperaturę i dlatego Wam mówiłam, że to jest do niczego niepodobne. Bo się te dziureczki wcale nieładnie wygniatają. Te rowki, nie? Ale zobaczymy, co pójdzie, jak pójdzie dalej. Tak. Tak. I ostatni. Tak. I teraz środeczek. I kuleczka mi jest potrzebna, żeby sobie szybciutko wystudzić. O, jeszcze. Za mało nagrzałam. O. Ok. Mamy jeden kwiatuszek. I teraz jeszcze ten najmniejszy sobie zrobię właśnie tą metodą. A właściwie nie. Dlaczego? Zrobimy sobie tą drugą.
czyli przy pomocy żelazka i tego dziwnego wygniatacza. Aha, bo i tak musimy jeszcze jeden zrobić, a to zrobimy przy pomocy wygniatacza plastikowego. Czyli nagrzewamy, zobaczę tylko, widzicie, dobra, nagrzewamy sobie płateczek, o, tak, i przejeżdżam, o, i zobaczcie, jak się pięknie wygniotło. A teraz sobie zobaczcie ten, tutaj są wyraźne te zagniecenia. O, teraz chwyciło, dobra. A tutaj są mało wyraźne. Oj, coś szczeliło bardzo. Nie wiem co. No, nieważne. Jakby szkło to, na którym leży mi, leżą mi te grzałki, wiecie, bo to by trzeba kupować teraz podstawki do każdego. A nie bardzo mi się chciało wydawać pieniądze. Myślałam, że to da radę, ale nie wiem, czy da radę, bo chyba mi pękło szkło, wiecie. Ale to nic. Nic się wielkiego nie stało. I wgniatamy. Dwa. No i powiem Wam, że jest dużo lepszy efekt przy tym plastikowym niż przy tym metalowym. Tylko trzeba dobrze nagrzać materiał. O. Tak. I szybciutko wnieść. Ok. Tu już jest, tu już jest, jeszcze tu. Tylko że to dłużej schodzi, nie? Bo muszę jednak chwilę nagrzewać, a tam przejadę sobie nagrzewnicą i gotowe. Zaraz zobaczę, czy tutaj może troszkę dam więcej. O. Tak. I przejeżdżam. I ostatni. Płatuś. I przejeżdżam. O, dobra. Mamy to. Dobra. I teraz jeszcze środeczek oczywiście. Zrobimy sobie. Dupkę sobie zgrzejemy. O. I wciskamy. Dlatego robię tym, żeby mi to szybciutko wysychało, bo ta, wystygało, tak? Mamy, zobaczcie, zupełnie jakby tu macie takie wyraźne, widzicie, o, te roweczki, a tu tych rowków nie ma. Ja spróbuję jeszcze na jednym chociaż, bo to się jeszcze mocniej teraz zgrzało, ale powiem Wam, że te rowki są lepiej tutaj widoczne. No teraz jak jest lepiej zgrzane, to lepiej troszkę widać. To poprzejeżdżam chociaż raz, żeby były podobne te kwiatki, nie? Żeby się nadawało to do złożenia. Tak, tylko tu mamy problem z tym. O, i sobie wgniatam, żeby wystygło. Raz, dwa, trzy. I gotowe. I mamy dwa kwiatuszki. Tak, i jeszcze ten mały, bo ten chciałam zrobić z trzech. To szybciutko, żeby Was już nie przetrzymywać. Widzieliście, że się da przy pomocy tego plastikowego. To teraz zrobię sobie szybciutko tym. Tak. 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 I tylko środeczek. Teraz sobie zrobimy kuleczką. Tak. I mamy pognieciony. Tu zrobiłam dwie wielkości, czyli dwa jednakowej wielkości, dwa większe i jeden mniejszy. A tak, wiecie. Zaraz zrobimy mu środeczek. Pistolet włączony. No i środeczek zrobimy mu może... tylko że to jest fioletowe, to odpada. Weźmiemy sobie białe i pokolorujemy sobie na niebiesko. Mam takie środeczki, widzicie, też od Ewy Lisowskiej. Uwielbiam te środki. Można sobie je podzielić, bo ten środeczek jest niewielki. To
Ten to może nie. Nie, ten chcę dać. Dobra, to urywam kawałek. Dobra. I sobie pokoloruję tuszem, bo co to za problem? Słuchajcie, żaden problem. O. O. Żeby mi pasował kolorystycznie. Nożyczki potrzebuję. Dobra. Tamten mi się urwał za mały. Nie podobał mi się. To wzięłam sobie większy. Teraz sobie go tylko troszeczkę tutaj ładnie złączę, żeby było kółeczko. Tak. O. I teraz go tylko skleimy. Dobra, czyli... Tak i tak. Teraz kuleczka. I sobie przyciśniemy. Tak, żeby się ładnie zwinął kwiatuszek nasz. Ale ty, Jolka, jesteś. Zobacz, tu żeś se nabrudziła. Zamiast to zrobić na szybie. Dobra, i teraz drugi. Trzeci. Tak. I tak. Troszkę naprzemiennie, nie całkiem, ale troszkę. I sobie przyciśniemy, może mniejszym. Tak. O, i środeczek. Zobaczmy, jak będzie wyglądał. Dobrze będzie wyglądał, dobrze będzie, babciu Jolu. Dobrze będzie wyglądał. Wszystko będzie ok. Tak. Dajemy w środeczek. I zobaczcie. Gdzie? I mamy kwiatek zrobiony przy pomocy nagrzewnicy i żelazka. O, ładny ten środeczek, nie? Dobrze. I ostatni kwiatuszek. Tak, to Wam chcę pokazać jeszcze metodę, jeszcze inną. Tylko, że to mam akurat wyłączone, czyli zrobimy najpierw to, włączę. Bo wiecie co, no tutaj mam pistolet, żelazko i dwie nagrzewnice i mi brakło gniazdek. I to jest stąd. Zaraz tutaj coś zepsuję. O, gdzie mam ten kabel? No gdzież to mam? Tu mam, dobra. I teraz sobie mogę wyłączyć. Tak, to muszę sobie włączyć, a ten sobie mogę wyłączyć. Dobra. O, niech się chwileczkę nagrzeje, a pokażę Wam jeszcze inną metodę. Kuleczka mi jest potrzebna, taka mniejsza. To ta jest ta mniejsza, dobra. Albo jeszcze tą mniejszą, całkiem małą. A nie, 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 kochani, przepraszam Was. Ale nie mogę się zdecydować, ale już się zdecydowałam. Dobra, nagrzewam. Może przodem. A, w tym momencie to akurat jest to wszystko jedno, ale sobie nagrzejemy tak. Tak i zobaczcie, w jedną stronę i w drugą stronę. O, taki szalony, jak ja lubię. Nie, to dobra, to już wszystkie musimy w tą stronę dawać. Dobra. W jedną stronę i w drugą stronę, czyli w górę i w dół. Widzicie? I one są takie zwariowane. I zobaczcie, jak idealnie to się wszystko naprawdę, słuchajcie, da robić przy pomocy żelazka. Tylko jeszcze muszę coś wymyślić, żeby to było szybciej. Myślę, że jakby przeprasował to, to by było szybciej. Ale, że nie wiem, to na razie nie kombinuję. O, widzicie? I już mamy trzy płateczki zrobione. Teraz robimy czwarty. Tak, i w jedną stronę, i w drugą stronę. Tak, i ostatni. I zaraz Wam pokażę to nagrzewnicą, nie? Bo już tam na pewno się nagrzewa. Ta nasza kuleczka.
I w jedną stronę, i w drugą stronę. Dobra, i mamy takiego zwariowańca. Jeszcze bym ten środeczek mu wygniotła. Przy pomocy żelazka i kuleczki. Tak, i teraz zrobimy to nagrzewnicą. Wiecie co, jak się nagrzało? Jolka kopnięta w mózg się wzięła i dotknęła. Słuchajcie, raz, dwa, au, znowu, trzy, cztery i pięć. I teraz w drugą stronę. Raz i dwa i trzy. I ostatni. Już zaczyna mi palić. Słuchajcie, już zaczyna palić materiał, czyli już muszę wyłączać szybko. Tak jest właśnie z tymi, niestety z tymi nagrzewnicami bez regulowania. Tak. Dobrze. I teraz sobie tylko weźmiemy. Tak, ten jest z dwóch kwiatuszków. Jak widzicie, nawet nie wiem, czy mi się ten bardziej nie podoba, bo jest taki mniej wygnieciony, no ale tak czy siak widzicie, że to się sprawdziło, dało się to zrobić. Tutaj jest duży kwiatuszek, więc też sobie włożę to, bo nie wzięłam więcej środków. I będziemy, kochani, kończyć na dzisiaj. O, widzicie? Nawet nie wiem, czy nie zostawić tego zielonego, ale chyba nie, bo to trochę tandetnie wygląda, wiecie. I już wklejamy. Tak. Pistolecik. Tak. Przytrzymujemy. O. I jeszcze jeden. Tak. I o, przytrzymujemy i mamy kolejny kwiatuszek. Gotowy, kochani, gotowy. Dobra, to tylko sobie obetniemy. I już więcej Was dzisiaj mordować nie będę, bo chciałam Wam tylko powiedzieć, że przy pomocy tych narzędzi i żelazka i nagrzewnic, wyłączam już te wszystkie nagrzewnice, bo się strasznie zgrzałam tutaj już od tego ciepła, można kombinować i dopiero jak się zdecydujecie, ale jestem niepoważna, wiecie co, położyłam tutaj klej i już popiprałam, ale to nic, trudno się mówi i żyje się dalej, nie? Dobra, chcę Wam położyć na czystym materiale te kwiatusie, które dzisiaj zrobiliśmy. To jest jeden, no, to jest drugi, tylko nie obcięłam mu jeszcze. Tak, drugi kwiatuszek i ten już gdzieś oczywiście upadł, drugi z tych kwiatuszków, albo go zamytłam w materiał, nie, gdzieś upadł, ale nie będę go teraz szukać, bo mamy jeden, to wystarczy, czyli zrobiliśmy sobie taki kwiatuszek, taki kwiatuszek i ten mapsiuni, proszę bardzo, macie tutaj zrobione, pokazane i próbujcie, po prostu próbujcie. Sprzątnę tu troszkę. O, strasznie tu miałam dzisiaj bałagan, ale narzędzi było multum potrzebne. Nie wiem tylko, czy mówiłam Wam o, nie mogę sobie przypomnieć, czy mówiłam Wam, właśnie przewróciła mi się lampa jeszcze. Czekajcie, o tak. Nie pamiętam, czy mówiłam Wam o proporcjach większych. Czyli jeżeli chcecie zrobić większą porcję tego utwardzacza sami, to bierzecie szklankę wikolu i dwie szklanki wody. I do tego wikolu jeszcze tak ze dwie łyżki możecie ciapnąć, bo ja tak zrobiłam i dlatego mówię Wam na podstawie tych materiałów, które ja uzyskałam, żebyście mieli identyczne, tak?
żebyście nie powiedzieli, że a, bo to za mało utwardzone czy coś. Dobrze, kochani, no to kwiatuszki zrobiliśmy, eksperymentów masę zrobiliśmy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Będę oczywiście robiła kolejne filmiki, na których już będziemy się bawić, wykonując różne kwiatuszki z różnych kolorów, różne kształty. I myślę, że nie tylko z materiału, bo i z papieru, i z foamiranu też, bo tak jak mówię, no nie wszyscy się zajawicie może kwiatami z materiału, może to Was nie pociągnie, a poza tym robicie przecież nie tylko kwiaty, ale robicie również kartki i różne inne dekoracje, także będziemy się bawić dalej. Zapraszam Was na kolejne filmy, jeszcze raz Wam z całego serca dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję, że jesteście przede wszystkim. Dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie, że piszecie fantastyczne komentarze. I kochani, do przyszłego razu. Pa, pa, Wasza babcia Jola.